Dziecko moje, powiedz dzieciom moim, że ataki zła spiętrzają się coraz bardziej i nikt na tej ziemi jest na tyle osłonięty, aby nie musiał angażować wszystkich swoich sił, żeby ocalić od niszczącej mocy zła. Jest czas selekcji, czas wstawania w prawdzie i konieczności opowiedzenia się po czyjej jest się stronie, Boga czy szatana. Im kto otrzymał wznioślejsze powołanie ode mnie, tym większego wysiłku wymaga wybór pomiędzy tym, co oferuje świat, a w nim szatan, a tym, co zgodne jest z moją wolą zawartą w Ewangelii. Nie można, będąc świadomie przy mnie, deklarując mi wierność, jednocześnie iść na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz grzechu, który zawsze ma swoje korzenie w szatanie. Podobnie na ustępstwo na rzecz słabości natury i pokus świata, a ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat, ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej. Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy i nieustającego wzywania mojego imienia, tkwić w kościele żyjąc pełnią darów moich tam otrzymywanych. Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do ran moich i wołać o miłosierdzie moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci. Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwóch stron, w stronę Boga, albo w stronę szatana, który jak pająk swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej nićmi obłudy i zaślepienia tych, którzy nie są mi wierni w codzienności swojej. Co oznacza słowo z Pisma? Taka jest rola apostołów miłości mojej i taka moja obietnica na ten czas zamętu i wyboru. Nie pozostawiłem dzieci moich bezbronnymi wobec mocy zła, ale daję moc ocalenia i ocalania współbraci, tym, którzy zechcą być mi wierni.